rozpoczyna się remont ulicy Machowskiego, ale te remonty już trwają. Trwają na ulicy Musialika, trwają na ulicy Reptowskiej, trwają na ulicy Małochowskiego. Będą trwały także na ulicy Świętej Elżbiety, na ulicy Szyby Rycerskie, także ulica Wyzwolenia, ulica Grota Rawackiego doczekają się remontów. Te remonty zaczną się i część nawet skończy się w tym roku, jeżeli pogoda nam pozwoli na to. Miasto pozyskało fundusze z Funduszu Solidarności Metropolii oraz z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty tych miast. To od 50 nawet do 80% dofinansowania, dlatego jesteśmy w stanie zrealizować aż tyle remontów już tej jesieni. Na pewno kierowcy będą musieli się uzbroić w cierpliwość. Na bieżąco publikujemy na stronie internetowej miasta oraz na profilu miejskim na Facebooku mapę utrudnień oraz miejsca, w których odbywają się przebudowy dróg. Także prosimy o chwilę cierpliwości, ale myślę, że efekt zrekompensuje te chwile krótkiej niedogodności. Część z tych prac powinna zakończyć się już z końcem listopada bieżącego roku. Część zadań, na przykład przebudowa ulicy Świętej Elżbiety czy ulicy Szyby Rycerskie, to najpewniej będzie zadanie, które przeciągnie się do przyszłego roku ze względu na to, że w tej chwili trwa wyłanianie wykonawcy w przetargu. Także tu należy się spodziewać, że prace może rozpoczną się jeszcze w tym roku, a być może wiosną przyszłego roku.